Dzień doberek, witajcie. Jesień już weszła mocno, słuchajcie. A to oznacza nic innego jak kalendarze adwentowe, słuchajcie, już od 1 września masa sklepów wypuszcza kalendarze adwentowe. W tym momencie na rynku jest ich bardzo, ale to naprawdę bardzo dużo. A ponieważ ci, którzy mnie lepiej znają, wiedzą, że mam fizia na tym punkcie, bardzo kalendarze adwentowe lubię i co roku mam ich kilka, no to już mnie pytają i słuchajcie, zacznę może od tego, że najczęściej powtarzające się pytanie to jest: Katarzyno, który kalendarz Ritualsa kupujesz w tym roku? A słuchajcie, zaskoczenie, kalendarza z Ritualsa w tym roku u mnie nie będzie. Wiem, że dla niektórych to się może wydawać dziwne, bo od lat zawsze rok w rok taki kalendarz mam. W tym roku stwierdziłam, że mam tych produktów już zdecydowanie, może nie, że za dużo, ale takich niekąpielowych wystarczająco, nie potrzebuję kolejnych, a w kalendarzach adwentowych ten przekrój produktów jest bardzo szeroki i ja po prostu pewnych kategorii produktów już nie potrzebuję. Więc może tak, zacznijmy od tego, jaki kalendarz sobie kupiłam na ten rok, bo oczywiście jakiś będzie. Pierwszy z nich mam już przy sobie, będzie to Body Shop, już wam go pokazuję. Oto i on, Body Shop, w tej zielonej, wielkiej wersji, słuchajcie, to jest taka skrzyneczka, nie wiem jak to powiedzieć, szkatułka, może ona się otwiera, oj! Tu się wysuwają szufladki, jak widzicie. Ciężko mi to wam pokazać w tej perspektywie. Później może postawię go na blacie i go wam pokażę, ale jest naprawdę przepiękny. Jezu, jest strasznie ciężki. Tutaj macie tą, o, tą taką wystawkę z takim świątecznym bardzo motywem. Tutaj są te szufladki. Rozsunę kawałek, żebyście jednak zobaczyli. Naprawdę, on jest turbo ciężki. A to dlatego, że jest w nim bardzo dużo pełnowymiarowych produktów. I właśnie, w tym roku, słuchajcie, zdecydowałam się, że kalendarz, który będzie mi towarzyszył, to będzie Body Shop. I ponieważ ja nigdy nie kupuję kalendarzy adwentowych w ciemno, to oczywiście w tym roku też zrobiłam research. Pudełko, które przed chwilą zobaczyliście, to nie jest tegoroczny kalendarz adwentowy. Kalendarze adwentowe, te duże, w ogóle wszystkie tak naprawdę, ich ceny poszły mocno w górę. W zeszłym roku, jak kupowałam kalendarz Ritualsa Premium, on kosztował, nie wiem, chyba 700 zł, coś koło tego, to już miałam takie, Boże, kiedy jest drogie. Trochę za mocno się rozszalał ten rynek kalendarzowy. No i właśnie w tym roku doszłam do wniosku, że chciałabym mieć jakiś kalendarz, ale po tym, jak przejrzałam sobie moje zbiory ritualsowe, mam je tu przygotowane, zaraz wam je pokażę, doszłam do wniosku, że jednak postawię na właśnie tego Body Shopa. Miałam ten kalendarz, słuchajcie, też rok temu i rok temu zrobiłam dokładnie to samo, czyli kupiłam kalendarz na wyprzedaży, tylko wcześniej wyglądało to tak, że ten mój zeszłoroczny kalendarz kupiłam w styczniu i on sobie przez rok leżał w mojej szafie, a w tym roku tak się czaiłam, żeby może kupić nowy kalendarz adwentowy z Body Shopa, natomiast jak sprawdziłam, jakie linie zapachowe produktów znajdują się w tym kalendarzu, to stwierdziłam, że to jednak nie jest do końca mój klimat, dlatego że mamy tam takie te serie, wiecie, awokado, migdał, masło shea, takie zapachy bardziej roślinne. One są bardzo ładne. Ja jak mam te produkty z poprzednich lat, oczywiście ja je zużywam. Natomiast jeżeli miałabym, wiecie, do wyboru, czy wybrać zapach migdałowy, a wybrać na przykład taki pink grapefruit, czy takie te pomarańcze tego typu, no to zawsze wybieram produkty owocowe. No i właśnie, sprawdziłam sobie ten tegoroczny kalendarz. On jest naprawdę spoko, jeżeli lubicie zapachy roślinne, to bardzo polecam. Natomiast okazało się, że na stronie internetowej The Body Shop dostępny jest kalendarz zeszłoroczny, który ma bardzo podobne produkty, ale ich zapachy to są zapachy właśnie owocowe. Także stwierdziłam, że nie ma co się zastanawiać, kupuję. Jak mam być szczera, nie do końca już pamiętam, co jest co w tym kalendarzu, ale to może i dobrze, już minął jakiś czas, odkąd ja go tu mam, bo kupiłam go na początku września, a mamy już, za nami już pierwszy tydzień października,
Także, no właśnie, zdążyłam trochę zapomnieć, ale to dobrze. Będę miała takie częściowe niespodzianki. Częściowe dlatego, że ja wiem, jakie typy produktów tam są, ale nie wiem, który jak pachnie. Także, no właśnie. Wracając do tych moich kalendarzy, pojawi się w tym roku jeszcze jeden kalendarz. Już pisałam do Oli, mojej kuzynki, która na co dzień mieszka w Niemczech, żeby mi taki kalendarz kupiła. Natomiast właśnie się zorientowałam, że drogeria DM ma oddziały w Polsce. A to oznacza, że można kupić ich produkty również przez internet. I kalendarz adwentowy, taki budżetowy, który chciałabym sobie zakupić. Zawsze chciałam, ale wiecie, były bardzo duże przebitki, jak się kupowało na Allegro. A wcześniej nikogo w tych Niemczech nie miałam. No to jakby zawsze mnie to zniechęcało. I właśnie ten kalendarz, który chciałam sobie kupić, to jest Balea. I od razu już teraz mogę wam zapowiedzieć, że te kalendarze planuję zamówić w dwóch sztukach. Jedna będzie dla mnie, a druga będzie dla was. Na pewno gdzieś na początku listopada, może na początku to nie, ale w połowie listopada pewnie pojawi się konkurs, w którym taki kalendarz będzie można wygrać. Na pewno pojawi się też film z otwierania tego kalendarza, ale muszę przemyśleć, czy chciałabym go otwierać już teraz przed świętami, czy wolę go sobie jednak zostawić na ten grudzień. Nie zmienia to faktu, że w którymś z filmów na pewno będzie to widać po tytule, bo odpowiednio go nazwę. Będzie konkurs, w którym będzie można taki kalendarz adwentowy wygrać. Także to tak tytułem zapowiedzi. A słuchajcie, dlaczego nie chcę tego Ritualsa? Bo no właśnie, nawet dla moich znajomych to było dziwne. No właśnie, może pokażę wam dlaczego. Słuchajcie, oto powód mojej kalendarzowej zmiany frontu. O, to jest pudło, ono jest to bardzo ciężkie. I mam tutaj rzeczy z Ritualsa. Jak widzicie, jest ich całkiem sporo. Ja oczywiście nie wszystkie te rzeczy są z kalendarzy. Ja normalnie do Ritualsa chodzę i co jakiś czas robię tam w nim zakupy, ale może wytłumaczę się, dlaczego tego kalendarza w tym roku nie będzie. Słuchajcie, w kalendarzach adwentowych ten asortyment jest bardzo zróżnicowany. Macie tam rzeczy do kąpieli, rzeczy do ciała, rzeczy do domu, zapachy, rzeczy do prania, różne gadżety, rzeczy do kąpieli, w sensie takie, wiecie, jakieś tam sole i tak dalej. No naprawdę Rituals ma bardzo szeroki asortyment, jeżeli chodzi o produkty, które sprzedają. I najczęściej przeze mnie używane rzeczy to są pianki do kąpieli. Tego zużywam oczywiście najwięcej. Jeżeli chodzi o całą resztę produktów, to te zapachy Ritualsa, one są tak mocne, że te produkty takie typowo do domu, typu właśnie spraye zapachowe albo świeczki, to wam wystarcza na bardzo długo. I ponieważ ja te kalendarze tak skrupulatnie rok w rok kupowałam, uzbierało mi się tego trochę i doszłam do wniosku, że jak kupię kolejny kalendarz, po prostu nie będę miała mocy przerobowych do tego, żeby wszystkie te rzeczy zużyć. Rzeczy do kąpieli zużyłabym oczywiście tutaj w ogóle bez mrugnięcia okiem. To w każdej ilości ja to zużyję. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczy takie domowe, no już mam lekki przesyt. A w zasadzie ja przesytu nie mam, ale wiecie, mieszkanie, remonty, to trochę kosztuje. W tym roku kalendarze adwentowe Ritualsa pojawiły się w aż czterech wersjach, słuchajcie. Jest ta najtańsza wersja, nie powiem wam cen i nie będę wam zdradzać, co jest w środku. Opowiem tylko o tym, a do wszystkiego linki zostawię na dole. Najtańsza wersja moim zdaniem jest naprawdę bardzo fajna. Nie ma w niej w ogóle żadnych takich chamskich zapychaczy, jak się czasem w kalendarzach zdarzają. Jeżeli nie mieliście styczności z tą marką, a chcielibyście ją poznać, to bardzo ten najtańszy kalendarz polecam. Jest druga wersja, taka chyba za około 4 czy 5 stówek, taka pośrednia. Moim zdaniem osobiście uważam, że nie warto tego kalendarza kupować. W sensie, jeżeli już miałabym kupić kalendarz z Ritualsa, to albo kupiłabym ten najtańszy, albo ten najdroższy. No i właśnie, ten najdroższy kalendarz to jest kalendarz jakby premium. On kosztuje w tym roku chyba 800 zł, czyli więcej niż rok temu. On ma bardzo fajne produkty, tylko, no właśnie, czy ja potrzebuję, ja na pewno nie potrzebuję, a może wy tak, zastanówcie się, czy chcielibyście tyle tych produktów z takich różnych kategorii, czy wolicie
jednak trochę zaoszczędzić siana na tym kalendarzu i kupić sobie tą mniejszą wersję, która też jest bardzo różnorodna, tylko ma po prostu mniejsze pojemności. Dlatego, że na przykład pokażę Wam taki oto produkt do domu. To jest taki spray zapachowy. On ma, słuchajcie, 500 ml. Ja nie wiem, ile ja to będę zużywać. Chyba najbliższe 3 lata. To jest tak bardzo wydajne, że naprawdę ciężko jest to zużyć. Ja mam tego, jakby różne warianty zapachowe mam tych płynów. Zaraz Wam wszystkie te zapasy pokażę. Więc w moim przypadku ten Rituals nie ma sensu. Natomiast jeżeli Wy macie budżet, chcielibyście się poznać z tą marką, to jak najbardziej ten kalendarz premium polecam. I czwarty kalendarz, to jest kalendarz 12-dniowy. Dla mężczyzn. Kamilu, drogi, jeżeli to oglądasz, to ja już sprawdzałam zawartość, ona jest moim zdaniem naprawdę mega spoko, więc polecam się zainteresować, a teraz już tak do wszystkich się zwrócę. Jeżeli macie mężczyznę, faceta, bo widzę po statystykach, że głównie oglądają mnie kobiety, który lubi ładnie pachnieć i który lubi właśnie takie ciekawostki kąpielowe z może nietypowej marki, to jak najbardziej zachęcam do tego, żeby komuś taki kalendarz adwentowy sprezentować, słuchajcie. Czy to na Mikołajki, czy może, nie wiem, jakieś urodziny, czy nawet na święta, bo wiecie, to nie jest powiedziane, że wy to musicie otwierać od 1 do 24 grudnia. Tak naprawdę moglibyście nawet teraz, jeżeli macie ochotę, albo te zestawy, te kalendarze adwentowe są na tyle opłacalne, że możecie też sobie kupić taki kalendarz, rozparcelować go, podzielić na części i zrobić z tego po prostu kilka mniejszych produktów dla różnych osób. Podzielić sobie, tak sobie wiecie. Naprawdę możliwości są bardzo duże. Wszystkie kalendarze, które są dostępne w Bodyshopie i w Ritualsie Wam podlinkuję. A teraz może pokażę Wam już tak szybko, bez opowiadania, ile mam rzeczy z Ritualsa na teraz, a pamiętajcie, ile ich zużyłam. Wystarczy, że cofniecie się w poprzednie denka, które się pojawiały na kanale. Tam widać, że no, używam tego sporo. Więc jak już byliśmy przy zapachach, to pierwsze. Kolejne dwa. Czwarty, taki mniejszy. Jeden już taki zużyłam. Bardzo ładny zapach. Dalej w zapachach, ale w innej formie. To jest, słuchajcie, taka wielka tuba. Tak Wam ją pokażę. To są patyczki zapachowe. Trzymam je, szczerze mówiąc. To już chciałam otworzyć, ale trzymam je do nowego mieszkania. Więc tak. Kolejny zapach na patyczki. Do tego są gdzieś czarne patyczki. Nie wiem, nie widzę ich tutaj, ale gdzieś je mam. To zostało mi z kalendarza. Jedna świeczka, druga świeczka. Słuchajcie, w kalendarzach Ritualsa co roku są 4 świeczki na każdą niedzielę adwentu, także jak będziecie kupować, to miejcie to na uwadze. Mi zostały 2, jak widzicie. Do tego mam świeczkę, o którą aktualnie palę. Wygląda strasznie, bo nie przycięłam knota. Ale ogólnie to jest takie białe opakowanko. Świeczka w środku jest różowa. To jest zapach Ritual of Sakura, czyli pasujący do tego psikadła. To też mam na wierzchu. Co my tu mamy? Perfumy. Już w połowie zużyte, jak widzicie. Takie mniejsze. Mgiełka do ciała. Peeling. Bardzo, bardzo lubię ten peeling. Mam go pod prysznicem, dlatego jest taki, wiecie, w kamieniu od wody, ale w ogóle lubię tą serię zapachową. Tutaj też czeka do nowego mieszkanka świeczka z tej samej serii, co były te duże patyczki. Pokażę Wam. Tak się to prezentuje. Piękna złota. Chowam z powrotem, bo to, słuchajcie, będzie miało premierę już niedługo, bo pod koniec tego miesiąca się już przeprowadzamy. Także odpalę to w naszym nowym gniazdku. Tymczasem odkładam i jedziemy dalej, bo to oczywiście nie jest koniec. O, kolejny zapach. Ten zielony to jest lotus i żużubę, żożoba, nie wiem jak to się czyta. Dobra, teraz jak to zrobić jakoś tak sprytnie? Kolejna rzecz taka pachnąca to jest zapach, o Boże, i tulipan i yuzu. Tak, tulipan i japońskie yuzu i to jest z serii takiej jakby do prania. Możecie sobie tym popsikać pościel i to jest naprawdę piękny zapach.
Miałam płynkę też, boże, płynkę, piankę też z tej serii, ale ona niestety nie jest dostępna stacjonarnie w sklepach w Polsce, więc jeżeli jesteście zainteresowani tym zapachem, to trzeba złożyć zamówienie przez aplikację Ritualsa. Kolejna zapachowa rzecz to jest płyn do prania. Też z nim, słuchajcie, czekam na nowe mieszkanie. To jest produkt, którego używa Andrzej. To jest, słuchajcie, taki spray do poduszki. On pachnie lawendą i działa tak wyciszająco. Andrzeju, czy ciebie to wycisza? Czy ten spray na ciebie działa, czy po prostu lubisz jego zapach? Ładnie pachnie. Tak myślałam. Ale naprawdę ładnie pachnie. Powiem wam, że sama lubię, jak Andrzej sobie spsika tą poduszką. W ogóle Andrzej to zgubił i teraz nagrywając ten film, tego szukałam. Ale znalazłam. Kolejna rzecz, słuchajcie, tym razem chyba krem. Tak, krem do ciała. Skrab do ciała. Uwielbiam ten skrab. Słuchajcie, on ma... to jest skrab bambusowy. W sensie on ma takie ziarna, takie, o Boże, drobinki bambusowe i on tak zdziera na skórek. Ja lubię takie uczucie peelingu na ciele, bo nie na twarzy, ale na ciele lubię i bardzo polecam. Co my tu mamy? Kolejny krem do ciała. To jest akurat Ritual of Hammam. Może zobaczę. Jak będę robiła porządki przy przeprowadzce, to możliwe, że zrobię taką kubkę kosmetyków, których raczej nie użyję, bo to jest zapach, który pachnie eukaliptusem i rozmarynem. I jak miałam tą piankę, to miałam taki trochę mieszane do niej nastawienie, więc może to trafi do kogoś z was. Zobaczymy jeszcze. Nic nie obiecuję póki co. Tutaj mam krem do ciała i to jest krem taki z serii... wydaje mi się, że on miał coś takiego w sobie anti-aging. Pokażę wam go, on jest otwarty, bo już go używałam. To jest taka bardzo gęsta pasta. To się tak bierze w łapki, rozciera, żeby się ogrzało i dopiero potem nakłada na twarz. To będzie teraz świetny okres do tego, żeby go używać. Używałabym go już, ale ponieważ idę na makijaż brwi taki permanentny, to w tej chwili nie mogę. Tutaj mam Ritual of Karma, taki olejek do ciała, który się rozwarstwił, ale jak się go wstrząśnie... to on wygląda tak. Słuchajcie, jest absolutnie przepiękny. Mam też taką miniaturkę tego olejku, którą używam w tym roku. Już taka resztka mi została, ale naprawdę świetne to jest. W sensie przepiękne są te drobinki. I w ogóle z takich ciekawych rzeczy, bo ja nie lubię takich mocno tłustych formuł, a to jest w sumie tłuste, to na stronie chyba Ritualsa widziałam, że jeżeli nie lubicie takiego tego tłustego uczucia na skórze, to trzeba się tym posmarować, zostawić sobie to na kilka minut. Wtedy wasza skóra wchłonie tyle jakby tych dobroci, ile potrzebuje, a resztę możecie sobie, tak wiecie, wziąć ręcznik papierowy, poprzecierać do ciała, żeby ten tłusty film z tego ciała zgarnąć. A tych drobinek jest tak dużo, że ich tak w dalszym ciągu macie ich sporo na ciele, dzięki temu wszystko się pięknie błyszczy. To na pewno wyleci w ruch w tym okresie okołoświątecznym znowu, sylwestrowym, więc pewnie wtedy już otworzę sobie to duże opakowanie. Tutaj mam olejek do ciała taki w kształcie, w formie pianki. On się już kończy, już prawie go nie ma, więc pewnie za chwilę będzie w wdęku. Tego jeszcze nie używałam. Tutaj jest serum, takie anti-aging. Miniunia. Ile tego w ogóle tu jest? Słuchajcie, nawet nie wiem. A dobra, 10 ml. No i teraz chyba już przechodzimy prawie. Mam jeszcze jeden krem do rąk w zapasach. O, mam jeszcze drugi. Mam jeszcze drugi, ten taki, który pachnie tym czymś zielonym. Już wybaczcie, nie będę po niego szła. Mam go przy łóżku, bo go używam wieczorami. I zostaje nam jeszcze to, ten duży mus. To była miniaturka, a to jest duża wersja tego musu do ciała, który jest taką olejową pianką, słuchajcie. Jak się to wyciska, to jest taka pianka, ale jak to zaczynacie smarować, to jest takie olejowe. Może na koniec filmu wam pokażę, żeby teraz nie pobrudzić sobie rączek. O tym prawie zapomniałam. Mam jeszcze jeden taki mus olejowy, który jest w sumie pianką. I to, co mi tutaj zostało, to są pianki. Mam tych pianek jeszcze 8. I to jest tak, Ritual, ten taki zielony Ying. Tutaj jest taka... teraz tak, są dwie wersje tych zapasów Ying. Tutaj macie wersję Relax, a ta jaśniejsza to jest wersja Sleep. One się trochę między sobą różnią, ale obie pachną bardzo ładnie. Powiedziałabym, że to jest taki zapach dla mężczyzny i dla kobiety. Tutaj pianka taka typowo męska w
wersja sportowa, to coś dla Andrzejka. Mamy dwie takie pianki pachnące tą sakurą, do tego Ritual of Mer. Limitowany jeszcze się uchował zapach Happiness, czyli to jest ten sam zapach, z którego mam te patyczki. Patyczki i coś jeszcze miałam, i świeczkę. Patyczki i świeczkę, i ostatnia, która została to do kompletu z tym musem, jest pianka z Ritualsa. Także tak. Lekki tasiemiec mi z tego wyszedł, ale stwierdziłam, że nie będę tego dzielić na dwa filmy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to po prostu obejrzy, a jeżeli nie, no to trudno. Jakby nie wszystko jest dla wszystkich. To tyle, jeżeli chodzi o moje zapasy kosmetyczne z Ritualsa, bo takie miałam wrażenie, że co niektórzy się tutaj zastanawiają, ile ja tego mam. Jak padały te pytania, dlaczego? Dlaczego w tym roku tego nie kupuję? Więc tak, z mojej strony to byłoby wszystko. Bardzo Wam dziękuję. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję w komentarzu. Napiszcie mi, czy używaliście kiedyś rzeczy z Ritualsa i czy mieliście kiedyś kalendarz adwentowy. Już nieważne jaki, jakiejkolwiek marki, czy jesteście fanami tego typu zestawów, czy może wolicie kupić sobie wedle uznania jakieś pojedyncze produkty, które po prostu lubicie. Dajcie mi znać, dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnych filmach.